Zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz może być bardzo istotny już dla układu tabeli, ponieważ to jest 9. kolejka, więc półmetek, prawie że rozgrywek i chcieliśmy tym meczem potwierdzić, czy chcieliśmy nadać kierunek, w którą stronę będzie dążyła, czy zmierzała Warta. Przygotowaliśmy się bardzo mocno do tego meczu z Odrą Opole i tutaj szczególny ukłon moim chłopcom, moim współpracownikom Adamowi i Dominikowi, bo powiedzieliśmy, że ten mecz będzie dla nas bardziej może istotny niż mecz z Termaliką. Wygraliśmy 3-0, strzeliliśmy 3 piękne bramki, ale już myślami jesteśmy w autokarze i myślami jesteśmy już przy Sandecji. Musimy się zregenerować, musimy się na tyle fizycznie przygotować do tego spotkania, żeby przyjąć tamte warunki gry w Nowym Sączu i powalczyć o kolejne punkty. Dziękuję. Najbardziej cieszy mnie proces, który rozpoczął się od momentu, gdy przyszedłem do Warty, gdy przedstawiłem moim chłopcom w szatni, jak będziemy grać, jak będziemy pracować, i cieszy mnie to, że poszli w tym samym kierunku, który ja gdzieś miałem w głowie, przychodząc do Warta. No i cieszy ta radość w ich oczach w szatni czy po ostatnim gwizdku. Oby ona nigdy nie znikała z ich twarzy i tak będziemy ten zespół modelować i kształtować. Punkty oczywiście, można wygrać mecz, można go przegrać, można też zremisować, jak mówił wielki nasz trener. Natomiast ta radość z gry i ta radość z tych młodych chłopców, to jest radość dla mnie. Rywal, który gra w innym ustawieniu niż te zespoły, które gdzieś z nami ostatnio grały. Trener Tomek Kafarski ten zespół już prowadzi drugi sezon, a więc ta jego filozofia, czy ta jego myśl trenerska już tam jest wpojona i ona jest ugruntowana. Kilku bardzo dobrych piłkarzy. Damian Chmiel, z którym miałem przyjemność pracować w Podbeskidziu. Maciek Korzym, niesamowite serce. Małkowski, boczny pomocnik. Klichowicz, znany tutaj z Wielkopolski. Grzesiu Baran, doświadczony bardzo zespół. Zespół, który na pewno u siebie jest groźny, ale my staramy się skupiać i będziemy się skupiać na sobie, na swojej grze i taki jutro chłopcy, jutro może jeszcze nie za wcześnie, bo jutro będziemy mieli analizę dzisiejszego meczu, ale najszybciej, jeżeli to będzie możliwe, tą naszą taktykę na mecz z Sandecją usłyszą i będą ją realizować. Można tylko pogratulować zespołowi Warty pewnego zwycięstwa 3-0. Nie będę komentował meczu, bo wszyscy łącznie z kibicami i z naszymi zawodnikami wiedzą, co zagraliśmy i nie ma co komentować tutaj. Mówię, gratulacje tylko dla trenera i dla drużyny Warty. Pewne zwycięstwo 3-0, bez sentymentów, a my musimy sobie po prostu poradzić z naszymi problemami, które mamy.